Dziękuję bardzo. Obecnie jest największa impreza psychologa w Europie o zwinięciu się na bliskiego Bacha, o zwinięciu się do bliskiego. Miał swój nominalny, jak to będzie ciekawostka, po zwinięciu się berlińskiego konwentu zaoferowano zniżkę i dawała na tym osobom, które się napisały. Teoretycznie nie wiem, czy liczyć do tego rosyjskiej grupy, no, to teoretycznie nie wiadomo, jak to powiedzieć, czy to jest jeszcze... Nie do końca fandomie są w Europie. Czy kwestia jest zasadna, to jest jak to ustawa regularnego, bo regularny konwent może być największy, to tak. Tak. Nie jest to w sumie około w zeszłym roku. Ale już to, 2013 roku na konwent przybyło około 1200 osób. Przynajmniej tak twierdziła jedna z lokalnych gazet. To się generalnie sprawdza. I to może to jest prawdopodobnie prawda. No tak, jak zwykle, odbywa się co roku w tym samym terminie, czyli ostatni weekend lipca w Polsce Schloss Park w mieście Ludwigsburg w Niemczech. Lecimy. Jeżeli chcesz pojechać na konwent, co trzeba zrobić? Jak się przygotować? Co robić? Otóż z naszego doświadczenia najlepiej przyjechać rano, dzień przed konwentem, czyli w piątek. Bo pozwala to odpocząć po długiej trasie, pozwala też udać się na bivouac, który ma miejsce w piątek. No i dość ważna rzecz, w przeciwieństwie do bitów w Polsce nie ma zapewnionego noclegu na miejscu. Tam o określonej godzinie cały obiekt jest zamykany i wszyscy muszą iść do hotelu. I hotel trzeba sobie zarezerwować w własnym zakresie. I to jest najlepiej robić jak najszybciej. Na przykład w tym roku z Galapagos zakłada się koncert Skorpionsów, więc... Ceny idą w górę. Ceny po pierwsze i po drugie dostępność leci mocno. Ale mimo wszystko, no, my korzystamy z takiego hotelu, który się wyjeżdża około 15 minut piechotą od miejsca konwentu, no i płacimy około 100 euro od osoby. I myślę, że to jest uczciwa cena, jak za... Dwa lata temu, jak pojechałem, to za 13 zapłaciłem praktycznie 800 zł, bo rezerwowałem hotel w czerwcu, bo dosyć późno, bo wtedy też podjąłem decyzję, że na ten konwent pojadę. Najlepiej to jest rezerwować wczesną, wiosną, nawet późną. Ja osobiście w tym roku rezerwować chyba w styczniu. Po tym, jak się dowiedziałem o tym koncercie. Jeśli chodzi, czym dojechać. My osobiście stosujemy dojazd samochodem, ponieważ jest to najtańsza opcja, jeżeli ma się odpowiednią ilość pasażerów. Tak. Czyli no 4-5 lub coś takiego. Ewentualnie, jak ktoś nie ma 4-5 pasażerów, to bardzo polecam autobusy przewoźnika Sinbad podjeżdżają z Bydgoszczy i z... Blokowanie produktu... Cicho się. Moja prelekcja. Sinbad z Bydgoszczy lub z Wrocławia mają trasy przejeżdżające przez Stuttgart, czyli główne miasto, do którego się trzeba dostać, bo Ludwigsburg jest tam... Jest kawałek dalej. Koszt takiego autokaru to jest około 350 zł w dwie strony. Już oczywiście trzeba potem się z tego miasta, gdzie wylądujemy w Polsce, z powrotem dostać do domu. Ale powiedzmy w tych 400 zł jesteśmy w stanie się zamknąć do jeździ. Oczywiście jedziemy wtedy 12 godzin, wraca się 14, bo trzeba dojechać do końca trasy do granicy Niemiec z Francją i się wraca wtedy z powrotem. Trochę jest niewygodnie, wiadomo, trochę ciasno, ale Sinbad ma wifi, myślę, tam ciepłą wodę, więc kawę można sobie zrobić, jeżeli nie jest tak źle. Dobrze. Jedna dość ważna rzecz, jak prowadzacie w nawigacji, to patrzcie, co wprowadzacie. Tak. Ja prowadziłem nieopatrznie. Nie, prowadziłem Ludwigsburg, tylko że nawigacja uznała, że chodzi mi o gminę Ludwigsburg i wyprowadziła nas 30 km w celu. Nie są się Ludwigshafen, oni są. Nie wiem, ale. No i powiedzieliśmy. Ale co, zobaczyliśmy kawałek Niemiec, nie? Tak. Ale to właśnie śmieszne, bo pokazuje nam GPS, właśnie tam 100 metrów do celu, my wjeżdżamy jakieś... Jakiś na rowerze jedzie z Deutsche Postu, jak patrzymy, ale zaraz, coś tu wyglądało, inaczej to wyglądało, nie? No ale dobra. Koszty paliwa. W naszym wypadku wyrośli około 1000 km, my jedziemy z centralnej Polski, więc teraz wyrośli około 1100 km w jedną stronę. No oczywiście nie więcej, no wiadomo, koszty zależą od auta, którym jedziemy, no i im ma się więcej pasażerów, tym jest taniej. W naszym wypadku da się zamknąć spokojnie 250 zł w całości na paliwo od osoby. Przed wyjazdem, to jest dość ważne, warto zaopatrzyć się w nalepkę na szybę,
która określa zgodność z normami emisji. Można to spokojnie na niemieckich autach, te takie zielone, okrągłe naklejki z czwórką. Wiecie, o czym mówię. Nie, one są okrągłe. One są okrągłe. I to jest dość ważne, ponieważ miasto do Ludwigsburga mogą wjeżdżać chyba to mniej więcej normy Euro 4. I oczywiście można wjechać kimś, co nie spełnia tych norm, ale to jest, uda się albo się nie uda. Jak będziesz miał peka i się trafi na policję, która cię sprawdzi, no to cóż, można dostać mamę, który podobno nie jest mamy. Więc nie polecam. Oczywiście najlepiej jest mieć co najmniej dwóch kierowców, ponieważ trasa jednak zajmuje około 12 godzin. No i oczywiście dobrze by samochód. Tutaj mamy naszego rolniczyniera. Co mówisz, to jest Polak na budowie w Niemczech. Co on robi? Jest inżynierem. Nie widzisz? Nie podnosi, co mówi. Nie widzisz, to jest Słowianin, on wypatruje samochód, który może osiągnąć. Lecimy dalej. Staw skład na niemieckim parkingu. A tutaj widzę, nie ma kolegi jednego ze zdjęcia. O! Andrzej! O! No. Czekajcie, sprowadzę 3/4 składu zdjęcia. No, czyli... Chodź na zdjęciu. No, patrz. No jestem, no. Ale nie mam kruszaka ze sobą. No jak nie masz jak ma, ale nie odbiera. A to ja pojęcie. To oczywiście jestem ja. Nie jestem ja. Wyglądam, ale... Ja jak zwykle wyglądam. Ja cię nie poznałem. Włącz. No, lecimy dalej. No tutaj dojeżdżamy już do celu. W każdym razie myślę, że nie ja. Dojeżdżamy do celu. No ale dobrze. Ostatecznie się uda. I pamiętajcie, jak zjeżdżacie do autostrady, to kartę uważajcie, że jest fotorada, bo w naszym wypadku skończyło się to w ten sposób. Ale Kuba nie szybko działałem, ile tydzień czasu? Powiem tak, tydzień już liścik w skrzeszce czekał. Tymczasem kolega miał tutaj przygodę, że od Polski... Rok czasu próbowałem zapłacić mamę. Bo nie potrafili mu go przysłać. A Niemcy tydzień już był. Więcej pewnie wydali na przepłacanie. A ja postawię 10 euro. Za całe przekroczenie 10 km na godzinę to tyle razy było. Ale lecimy dalej. Teraz ty robisz. Co? Przyjedzie rower. Oczywiście no to, bo zobaczcie swoim komputerem i chwilę odpocząć. Na te 12 godzin w samochodzie człowieka naprawdę nie męczy. Nie w zależności, czy jesteś kierowcą, czy nie jesteś kierowcą, czy z tyłu, czy z przodu. Środek tylnej kanapy jest męczący. Mam taką... 12 godzin w samochodzie. Uwaga! Jak wysiadajcie, zabierajcie wszystkich pasażerów z samochodu, którzy zameldowali w hotelu, zostawili w samochodzie śpiącego. Nie chcieliśmy wiedzieć, jak się obudziłem. Tak. A nie jechałem samochodem wtedy. Jeżeli zobaczyliście hotel, podstawić większe rzeczy, ogarnąć się trochę, odświeżyć. Pierwsze co i główna rzecz to jest before, właśnie w udanym pubie na Facebooku. Jak najbardziej polecam iść, czy ktoś pije, czy ktoś nie pije. Jesteś już w Polsce. Jest naprawdę, to jest tak na dobrą sprawę, nikt budzi, można by to powiedzmy nazwać, tak? Jest to mnóstwo ludzi, się zbiera w jednym pubie, bo co roku tym samym jest naprawdę atmosfera świetna, co tu dużo mówić, tak? Jeżeli nie chcecie iść do pubu, macie jeszcze mnóstwo czasu, jesteście poczęci, nie ma problemu, jest w Wisburgu też do zobaczenia kilka się razy rzeczy. Między innymi jest ogród z pałacem, który nie urzędowali lodu. Pałac jest wejściem pasyjskiego. Tak, i pamiętajcie, żeby sprawdzać dwa razy, którędy wchodzicie, bo oni też... Ja próbowałem to zacząć, że trochę tam szprecham po niemiecku i mi się trochę Eingang i Ausgang, czyli wejście i wyjście mi się trochę pojebały i wyszedłem wyjściem, chciałem wyjść wejściem i na bramce się zrobił problem i już miała być ochrona wzywana, już wiecie. Miało być, ale na szczęście jakiś pan zaczął tam zagadywać taką panią trochę klozetową, która przy bramce siedziała, jak mu to ruchało, że nas wypuściła i szybko się stąd odpaliliśmy, więc nie polecam naprawdę, bo gdyby nie ten pan, to ja nie wiem, pewnie wróciłby... A mogli zabić! Nie wróciłby mniejsze, dobre 400 zł z najmniej. No, na tym zdjęciu właśnie widać wspomniany pan. Znajduje się on dokładnie tutaj. To jest tutaj wejście, jest dokładnie. Żeby zabrać, to zabrać,
Jak widać jest całkiem sporo osób. Polecam międzynarodowy Slav Squad na... Tak. Czyli integracja Słowian to jest prawda. Nie tylko Słowian. Amerykanów, Niemców, Francuzów, Czechów. No w tym razie Szalus będzie, raczej nie będzie. Zielony cyklus, ale to jest cały tydzień porównał czasie, co Karaku, nie? Jak jakiś Amerykanin za bardzo zaczyna to zacząć, to można go jednak realnego. Tak. To jest potwierdzone. Jeżeli ktoś wam powie, że na przykład kupił galon mleka czy coś, to możecie już się do końca wyjazdu z niego śmiać, bo Amerykanie to jest dość nieliczny gatunek na galakonie i wszyscy Europejczycy się z nich śmieją i z tych ich śmiesznych jednostek. Jedziemy dalej. Oczywiście, co? Od czego zaczynamy godzinę drugą? Dobra, leczymy na samą wizycie w pomocy. Szczególnie, jeżeli piliście zielony cyr, to naprawdę wstaniecie z głową pana. Potwierdzam! Tak, też po prostu nie potwierdzam. Jest. Pierwsze co ja mam. Trzeba uzdrowić się tak, że nie zależy od tego cukru, który trafiecie, który weźmiecie. Zdaje mi z rana udać się od razu na ten... No, to pomnam już na stronę. Jest to dosyć charakterystyczne miejsce, trafić jest w miarę łatwo w to miejsce. Jest to ogromne centrum konferencyjne. I mówiąc ogromne jest naprawdę. Powiedzmy, że powiedziałbym, że ta szkoła jest mniejsza od tego centrum konferencyjnego. Generalnie... Jest cały praktycznie przeznaczony na tej... Tak, w środku znajduje się restauracja, dwa punkty gastro, milion toalet, punkt medyczny. Ta scena z... Wielka sala teatralna. Mniejsze sale w ogóle to mają takie bajery, że są ogromne sale, które można dowolnie modyfikować wielkością, bo ściany można przesuwać, zdejmować, to jest niesamowite. Jest jeszcze mniejsza scena, jak jest otwarty, nie? Oczywiście przywita was kolejka. I do jednak 1200 osób ustawione w kolejce robi sprawienie, ale... Ale system, który opracowali jako Niemcy, działa z... Kolejka jest przyjemna. Bardzo. Można sobie z nim pogadać. Tak. A jak już otworzą ten konwent, to kolejka wbrew pozorom idzie... Nie, szybko. Idzie naprawdę szybko. Żebyśmy się o nich uczyli. Ale jeszcze dwa, jak się biło o bilet dla burżuli, że bym miał i sobie chciał z myślą. To ten masz lepiej, bo idziesz do drugiego. No. Pokazujesz bilet, wydrukowany, żeby się na telefonie do tożsamości. Tak, tutaj właśnie jest zdjęcie kolejki do obiektu, a przynajmniej części kolejki. Kolejka jeszcze była daleko poza kolejką. To jest powiedzmy jedna czwarta kolejka. O, nie, zaczyna się. No, zaczyna się. Wejście jest mniej więcej. I zaraz tam są kasy, więc tam więcej ludzi wiele nie ma z przodu. Na tym zdjęciu mamy radość tej twórczości kredą. Sympatyczne. O, tam był oczywiście Amerykanin. Tutaj mamy parę przykładowych zdjęć. Tego z cosplayerka. Słońce. I reprezentacja Kekistanu. Była. Potwierdzana. Kekistan. No, gdy już wejdziemy do środka. No oczywiście tłum ludzi. I to faktycznie jest tłum ludzi. A także dziesiątki wystawców, w którym jest tyle rzeczy, że sam nie wiesz, na co się zdecydować. Jest tylko jeden problem. Ceny przedrabiają za to. Ale jakbyś chciał wszystko kupić, to byś wydał, nie, około pół miliona? Nie wypłaciłbyś się. Wszystko to mi to opowiem tak. No, powodzenia. Czy swoje dzieci by spłacały? Pół miliona mogło ci nie wystarczyć, powiem wprost. No. Później mówię o nazwaniu Szanowie, gdzie wstępne szacunki wartości tych pluszaków, gdzie my sobie powiedzmy z głowy wyciągnęliśmy prawdopodobnie zaniżone ceny, to są średnią wartość, to są setki tysięcy. Setki tysięcy euro. A to jest tylko wystawione pluszaki. Tak. No i uwaga, to jest ważne. Zarówno na konwencie, jak i w Niemczech najlepiej mieć gotówkę. Niemcy niechętnie podchodzą do kart płatniczych, więc nie ma tak jak w Polsce, że w każdej budzie ma się ten. W 2017 roku na całym konwencie była jedna osoba, która przyjmowała karty i tak na dobrą sprawę nikt inny. Wszyscy gotówka. Bankomaty są rzadkie. Były na dworcu, były na dworcu. Taki jak na maszynę. To jest niepewnie wyglądająca. No, ale nie. Coś to oczywiście prowizja z bankomatu. Ja wypłacałem w bankomacie na dworcu. Coś nie zabrali, nie zabrali nikt. Normalny bankomat jest. Więc było to. Tylko wiadomo, że ci prowizję biorą, jak wypłacasz na euro, nie? Tak, mi się oddało złoty 43, tak?
teoretycznie ci mi bank powiedzmy się postawił, bo prowizji to nie było. Znaczy ja też nie miałem dużo, ja też miałem dużo. Ale jednak też chcę, żeby większą prowizję zapłacisz, jak będziesz płacił w sklepie kartą za jakieś tam małe zakupy czy coś, to dużo będziesz zapłacić wtedy. No i teraz będziemy mieć kilka zdjęć ze stolisk, które tam są. No, jedne z nich. Prawdopodobnie znaczy, czy cię może znacznie dla artysty, jest to właśnie to, że Dorito rysuje komiksy z Dario, to ma dosyć charakterystyczne właśnie okrągłe, okrągłe głowy, okrągłe wierzchy rysuje. Dosyć fajny styl, dosyć ciekawe, jak komiksy zbudowano. Były tam do kupienia. Tak, jak najbardziej były do kupienia. To jest jedno z mniejszych stolic. To jest po prostu takie rozwój z malutkim. Największy ma Matsun. Przejdźmy dalej. Tak? Tutaj widać rysunki. Jak to jest napisane, że commission za malunek zaczyna się od 75 euro. Następny, no szlanki grawerowane. Może tam gdzieś przecinek był. Nie, ręczny artist chyba. Jeszcze na miejscu? No tak, pokoj. Takie są niestety tam ceny. Niestety. Ciekawostka. Ta oknaka, którą widzicie, jej cena, więc cena na metra ubywa na 700 euro. To prawda. Nie, 700 euro. Ceny zabijają, to nie jest żart. Tam ceny zabijają, tak naprawdę nie jest żart. Fakt, że to była powiedzmy jeden z droższych puszaków tej wielkości, ale powiem tak, wykonaniem, to co widzicie, powiedzmy tutaj, że tak, to był to, powiedzmy, wielka klasa, wielka. To po prostu, nie wiem, dłubanie, dosłownie doskonałe. Perfekcja. Tak, ale jednak 700 euro robisko. No właśnie. No tutaj jeszcze więcej pluszaków. To pytanie pluszaków jest chyba najwięcej. Pluszaków jest najwięcej i mają najwyższe. No nie, zwróć uwagę na Zjara, no bo... tu na przykład jest maskotka, ale... Wąż, takie pytanie. No. Skoro tam sprzedawcy tak zarabiają na pluszakach, a to licencjonowane jest oficjalnie czy nie? Nie. No, to ja się dziwię, że... takiego pluszaka nie jest niezgodne z prawem, bo to jest jakby twój twór artystyczny, bo po prostu kucyk z ekranu nie jest kucykiem takim samym pluszakiem. Niemcy mają to jakoś rozwiązane, ale na przykład, żeby mieć takie stoisko na Galaku, nie musisz mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, płacić podatki, rozliczać się z tego wszystkiego, bo to jest sprawdzane, nie? Więc jeżeli powiedzmy kupisz sobie w Polsce maszynę do przypinek i myślisz, że będzie sprzedawał około 5 euro w Niemczech na Galaku, nie? To nie możesz tego zrobić, chyba że jesteś takim sprytnym sprzedawcą, który od dwóch lat się pojawia, rozstawia stoisko przed wejściem do Galakonu poza terenem konwentu i sprzedaje wszystko w jeden dzień i się ulatnia, tego nie ma. No, jeszcze więcej pluszaków, nie pamiętam już ile to kosztowało, ale za to... Znaczy myślę, że tam były cztery cyfry. No bo wiesz, bo z drugiej strony to jest lekko szokujące, że tyle kasy to kosztuje. Twórcy niby o tym na pewno wiedzą, a nikt się o tamtym nie rzuca. Przecież to jest kupa kasy. Czy te pluszaki sobie nie stanowią dla nich konkurencji? Bo to nie jest zainteresowane tworzeniem turbo pluszaków, które idealnie wyglądają. Po co mamy to robić dla małych dzieci? Dokładnie. I teraz trzymajcie się teraz mocno. Na 2750, pamiętam te. 250 euro. Bądź faktycznie. Ale ręcznie robione rzeczy. To było 400 euro. Ale 2750 euro sobie połączone. Te pszaki były... Jedne stanie. Tylko, że te ceny są już po przeceny, tak? Radzia? Nie, to jest 250. Żukwara? Z 600 bodajże? Nie, 400, 200 zł. To jest końcówka drugiego dnia, kiedy po prostu resztę... Wtedy najlepiej jest kupować cokolwiek, bo każdy się pakuje i po pierwsze w ogóle są przeceny, a po drugie... I tak to nasze puszaki... Jak masz gadane, to wtedy możesz sobie jeszcze fajniejsze ceny wybrać. Tak, oba te puszaki pochodzą właśnie od tego, tego są. No, to taka ciekawostka przyrodnicza i wąż, który próbował te blaszaty, może nie te, ale może wam pokażę. Ale próbował je. Chodzi o to, że na Galakonie jest mnóstwo jest plakatów i jeden był taki zajebisty z niemieckiego radia obroniaczowego. Były tylko takie dwa, jeden był w głównym polu na szybie,
i drugi był w toalecie. I podszedłem do tego radia, bo nie chciałem tak na Polaka cebulę kraść tego atla. No i tam próbuję odrywać, ale że nie wiem co oni mieli, to jest chyba jakaś niemiecka taśma dwustronna, bo tak dobrze przyczepionego plakatu do ściany jeszcze nigdy nie widziałem. Koleś rozerwał go całego, a oczywiście rogi wszystkie zostały na swoich miejscach przy ścianie. I powiedziałem do tego tam ziomka, czy mogę wziąć ten drugi, który jest w toalecie. No patrzył na mnie dosyć dziwnie, ale powiedział, że okej. Wziąłem nóż, chyba od TK-a, jakiś taki armii szwajcarskiej, no i zacząłem skrobać, wiecie, to było koło pisuarów, każdy tam załatwił co musiał, a ja skrobałem. Dwa rogi udało mi się oderwać, dwa pozostałe niestety zostały na ścianie i nic tego już nie mogłem zrobić. Dziwnie to trochę wyglądało na pewno, jak odrywałem sobie tego arka, ale no fajne, jak szukam, tutaj mam zdjęcie niż w telefonie. Dobra, mniejsza. No. To jest jedna z głównych różnic pomiędzy naszymi nowetami, mitami, a Balakowem. Ogólnie tu jest tegoroczny plan. Znaczy nie będziemy dać żadnych dni o to chodzi. Zobaczcie, jak jest luźno w takich drogach. W świecie na przykład tak jak tutaj, że jest tutaj co po kolekcji jedna po drugiej. Wszystkie sale są nabite jedna po drugiej. Tutaj jest to luźno zrobione. Ma się większą możliwość na obejrzenie, większą możliwość zajrzenia na większą ilość kolekcji. Inna też sprawa, że to jest taka przeciętna kolekcja, powiedzmy w zeszłym roku, na której byłem, to byli, dotyczyły gier. Tak, i właśnie, warto tutaj wspomnieć, no to jest, że jest kilka sposób. Tam prelekcja nie wygląda jak tutaj coś takiego u nas, na przykład, nie wiem, analiza muzyki w serialu, jak dzisiaj była jakaś prelekcja, mi się rzuciła w oczy, czy na przykład charaktery Main Six, cokolwiek, no wiecie o co chodzi, że każdy może zgłosić jakąś prelekcję. Generalnie, żeby tam zostać prelegentem, to musisz coś robić, musisz być w jakiś sposób rozpoznawany. Czyli albo tworzysz muzykę, robisz gry, animacje, możesz nawet pisać opowiadania jakieś super zajebiste. Oprócz tego możesz dawać koncert, bo nie musisz być normalnym prelegentem, tak więc kilka sobie znajdę. Możesz poprowadzić wiedzówkę, która wygląda troszeczkę inaczej niż u nas w Polsce, bo ona ma formę takiej gry, to się nazywa Ponedział Party i chodzi o to, że jest pokazany jakiś fragment obrazka albo jakaś zagadka i masz odgadnąć, co to jest, o co chodzi, o jaki ten odcinek. I tam są naprawdę bardzo trudne pytania, bo w zeszłym roku z czymś najdłużej się męczyli wszyscy uczestnicy, to był prostokąt, zwykły czarny prostokąt. I każdy myślał, że to jest stary glimmer, bo to była jakby połowa tego fejkowego znaczka. A się okazało, że to chodziło o angielskojęzyczną zagadkę, bo myślnik po angielsku to jest dash. Była rainbow, znaczy nikt tego nie zgadza. Znaczy zdobywa punkty, uczestników wysyła w 5 maksymalnie i jakby naciskasz guzik, kiedy znasz odpowiedź i... Tak jest z 10. Takie trofeje jest z 10. Miałem już fakt, że... No to jest z aktorami głosowymi, nie? Miałem już fakt, że... Nadal oni nie są ich lekcjami, żyje człowiek. Ja bym powiedział, że lekcje są mniejszości. Są dodatkiem. To właściwe części, dla której jest integracja. A jeżeli ktoś z was nie chce iść na jakąś prelekcję, to nie ma problemu, bo w całym głównym polu są ekrany rozstawione, gdzie są nadawane na żywo większe prelekcje, możesz stać i oglądać. Te większe, te ważne. No i to co uwielbiamy najbardziej, czyli wystawa kurszaków. Główna, ale no faktycznie, sama z tego główna atrakcja w Pozoru Balakon. Jest to wydarzenie, no ja wcale jakiś czas przyjechałem na Balakon, zobaczyłem co się dzieje, bo to jest niesamowite. Ogólnie o co chodzi. Każdy, kto przyjeżdża z kuszakiem, dowolnej wielkości, dowolnego rodzaju, może tego kuszaka zarejestrować w systemie. Są postępy, zresztą były postępy komputery, w tym roku z tego co udostępniono już nawet internet, można sobie zakupić się pojedzie zarejestrować kuszaka. W systemie wpisuje się autora kuszaka, jaki to jest w atrybucy, jakiej jest pozycji, jak to jest autorem, stawić szczególne miary, także da się kuszaka bez problemu zidentyfikować, z którym go złożyć. Każdy kuszak dostaje, właśnie to jest na To jest ten specjalny papier opaskowy, którego nie rozerwiesz. Dzięki temu nie ma tam żadnej możliwości. Z tego co wiem, nie zdarzyło, żeby ktoś dostał czyjegoś przyszłego.
jest to... Znaczy na przykład mojego szukanie 15 minut. Tak, dobra, ale jak mam mieć tyle, no to... Bo tam już było, Oni gdzieś dorzucili kod. To ślepić, nie? A propos rzucania wkładu, to też powiem niekoniecznie właśnie. Zawsze z tym około 450 zł szatów, w 2013 665 szatów. Prawdopodobnie mógłby, że ich łapę jedna więcej, ale dzisiaj możesz rzucić te liczby, bo żeby się nie wyrażyła, że tak. Gdyż jakoś dziwnie. Co mi się rzuciło, jak o sobie to pierwsza sprawdziała łączy? Pluszaki są przez obsługę traktowane wręcz przesadną ostrożnością. Obsługa, która ma styczność z tym, wszyscy są białe rękawiczki. Pluszak nie jest brany obecno coś takiego, prawda, srubo do traktora. Znaczy ja powiedziałem przenośni, że nie tylko rzeczywiście, nie w tym sensie, że to zrobili. Pluszaka, on jest brany delikatnie, on jest powolutku obracany, powolutku oglądany, dokładnie sprawdzany, czy nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych przygody. Ja myślę, dobra, to by zostało przygotowane. Że jest zapisany pluszak z pałą pompa. Wszystko jest zapisane, wszystko jest. Jest to naprawdę przesadnie, jak proszę, są delikatnie układane, broń może, żeby cokolwiek się z tym stało. Jak to wygląda na żywo? Jeszcze nie, bo tutaj właśnie jest screenshot z identyfikatu, gdy już pluszaka się zarejestrowało. Nie pamiętam dokładnie, co tego wyznaczają, ale... Coś dla nich znaczą. Ale dla nich znaczą wystarczająco dużo, żeby bezbłędnie zidentyfikować. Gdyby pluszak się nie znalazł, to oni potem go wyślą. Tak. W sensie jakby się właściciel nie zgłosił. No też, ale jakby na przykład, no nie wiem, znaleźliby go później, to coś się z nim stało, nie wiadomo, przy takiej ilości coś mogło gdzieś się zapłacić, czy nie wiadomo jakie ostrożności, tak? To jest takie zaskoczenie. Tak, bo nie mam coś się, no przynajmniej ja się obawiałem przed oddaniem pluszaka, ale jednak bądźcie mogło, wszystko jak najbardziej. Wszystko poszło idealnie. No i czas na zdjęcie samego. Tak to wyglądało, tak to wyglądało. Ten pozwolony. Gdzie tutaj kiepsko widać, tu są jeszcze duże pluszaki, tak. Tu jest jeszcze nie wszystkie wystawione sterta tych największych. W ogóle są poukładane rodzajami, na przykład tak jak od tej strony. Tu jest postaciami. Denver należała właśnie, jaskierka. Tutaj widać, znaczy te trzy poszki, linki, lewo właśnie. Obok są, tu jest właśnie ta maskotka galakowa, dosyć duży rozmiar. Ja tak wymaga wsparcia, bo... No tutaj właśnie jest przykład ostrożnego traktowania brzegów. Jak widać, ten człowiek ma białe rękawiczki. Jako pokolce razy chodzi, wybieram z ciekawsze prezydy modele, z tym już podobały. No właśnie przedstawiał, właśnie opisywał krótko, co mi się powiedzmy podoba, co ja to powiedzmy widzi z tych pluszakiem. Tak, mogę się pochwalę się, wziął do ręki ten pluszak. Tak, potwierdzam. Tak było. Jeden z ciekawszych pokazów, Rainbow Dash. Z tego co się dowiedzieliśmy, pluszak to kosztuje 20 minut. To jest to jedna trzyma na wód, dlatego to jest dynamikowe. I tak jak właśnie powiedziałem. Białe rękawiczki, jest to naprawdę wielki. Z ostrożnością, delikatnie było podnoszone. Broń Boże, żeby nie zniszczyć. Jest to ogromne. Mógłbym mieć dużo ważę. O, tutaj mamy parę dla pipawów. A to jest ciekawostka. Gdyż on... Ja, niech się załaduje tylko. Co roku przyjeżdżam tym samochodem, ja już 2 lata temu spotkałem zdjęcie gdzieś tam na internecie.
pisałem, że ten samochód zawsze stoi, to teraz miał przyczepę odczepioną jeszcze. Większą, no tak. Ogólnie Pruszakon jest ostatnią atrakcją pierwszego dnia, właściwego konwentu, naszego konwentu. I wiadomo, właśnie tak jak było minione, dostęp w własnym zakresie, około to zakończenie jest, całe centrum jest, całe konwentu jest zamykane. I wszyscy wiadomo, albo można przyjść do hotelu, czego nie polecamy, polecamy ponownie paść do pał. Jak najbardziej jest kolejny etap, który jest powiedzmy, powiedziałbym, że już po jednym dniu jest dużo później. Już się ludzie powiedzmy dużo więcej znają, dużo więcej się powiedzmy sobie zrozumiało, to poznało, jest głośniej, jest weselej, jest naprawdę koniec jest na sygnał integracji. Nie musi wystarczyć języka za bardzo. Wystarczy znać angielski. Na poziomie kali być, chcieć, prosić, dziękować. Naprawdę nikt nie ma z tym problemu, że jaki macie akcent, ani o co chodzi, tak? Albo czy używacie poprawnie czasu prezent? Tak, tam tego nikt nie musi z tym problemu. Naprawdę. Oczywiście wiadomo, pora mnie właśnie nie nakazał po tym zielonym że jest kilka kolorów. Ciekawostka, właściciel Pawła w 2013 roku dostał puszowe oceny. Zaraz właśnie za gościnę założonym właśnie, bo to jest bądź co bądź, to jest kilkaset osób, które wpadają do jednego małego fabu i naprawdę ci biedni ludzie, którzy tam pracują, to mają po prostu wolę. Non-stop przykręcie. Non-stop tam się po prostu leje, że się dobiera wszystko. Jak ja nie jedzenie, to napoje, alkohole, wszystko. Tak. Dobra. Dziękuję. Dodatkowe panele, powtórka raz się sesja autografów, jeżeli ktoś powiedzmy nie zdążył, ktoś się, czy nie wiem, może na fajnie, czy co robił, tak. Dodatkowo autografy są płatne. Jak najbardziej autografy są płatne. 5 euro za jeden. Za jeden. Dzięki temu, to jest właśnie dzięki temu, że mogą przyciągać ludzi po kroju, jak w 2017 roku był głos Władysław Niemac, Oktawian, była Szlej, tam. Tak, nasza żona, że bardzo właśnie śmiali się, śmieszkowali sobie przy niej z nią, że apeczak to jest lepszy badatkowy, lepszy cykla. Był Big Jim, to notabene bardzo fajne rzeczy. Powiedział, że się zarazano ostro pocisnął i prawidłowo, jak uważam. Dzięki temu na tego się zadrożę, że wydaje to co 5 euro, tak? Jeżeli jednak przyjdzie, kolejki jest kolejka, to autograf jest tu bardzo dużo. Nie idzie powiedzmy tak powiedzmy szybko sprawnie, pokażmy tam, zamienić parę słów, porozmawiać, zdjęcie zrobić, podpisać, czy figurkę, czy komiks, czy plakaty, czy kartki, które można właśnie dostać też, do wyboru kontrolowego, tak? To nie idzie tak powiedzmy super szybko. Jeżeli wydajecie się wszystkich pieniędzy, to mam pewne osoby, to jest świetny rzecz, bo wchodząc tam i widząc, co tam jest, naprawdę portfel płaczy. Bo nasz cel... Powiem tak, jak my tam weszliśmy pół godziny później, już nie mieliśmy pieniędzy. W ciągu dwóch dni wystrzeliłem w kosmos 3000 zł. To było mało. Mam biega, po prostu bielaki z Europy wysokowo z pamiętnikami i coś było fajnie kupić. Mimo wszystkich portfelu dostało chyba 11 euro ceny. Tak, 11 euro ceny. Ja mam radę 500 chyba złotych na samym nie zostało mi tylko portfel i przybiki. Zostało mi około 1 lata, jesteś i tyle. Dwa braty. Tak, widok Pawła odliczającego ostatnie eurocenty na normalnie jest to bez ceny. Tak. Ale wystarczyło. Ale wystarczyło, tak. A i główna część, to jest właśnie z panem Rybakiem, jak mamy ci komorę, to jest właśnie nasza. I mistrzyni drugiego planu. Przepraszam, że przerywam, ale jest dość awaryjna sytuacja. Kredka, chce się zobaczyć z szóstym? Proszę rozdrywać? Za chwilę mam wyjeżdżać. Wystanę ci balonik od niego. Można było właśnie widzieć, akurat właśnie przy okazji. Można było właśnie w kartach, które są dodawane przy zaprzedowaniu się placeniu. Tak. To jest ewentualnie tak ja wziąłem na osobnej konsumie, które da. Można właśnie też u jednego. Co chcesz napisać?
No i teraz przechodzimy do następnej rzeczy, która się nazywa, czyli aukcja charytatywna. Aukcja charytatywna. I tam lecą chore sumy. Czyli powiem tak, woda dziś na serio. Szał, pał po prostu i jedna wielki tornado, który przewala się przez wielką salę teatralną. Tak. Rzeczy są bardzo różne się. Tak jak na przykład z drzewka na pory energetycznego piśmia. Chcecie wiedzieć, za ile zostało z tobą? Ja rozumiem się, że to jest akcja charytatywna, czyli na pewno i na pewno się dyskutuje za dużo większą kwotę niż 600 euro. Nie? Tak. 600 euro za skrzyweczkę, 6 sztuk, albo 6 sztuk, nie wiem, czy to jest za poziom energetycznego. To nie koniec. Ten na przykład miecz, to jest, znacie go pewnie z animacji Fallout 4.pl, powiedzmy replika tego miecza. Ale z tego co pamiętam, to jest 760 euro. Tak mniej więcej. No wiadomo, były rzeczy, które pewnie schodziły po mnie, na przykład komiksy po 50 euro z podpisania. Tak, w aukcji na tym nawet wzięli udział za prezentami z grupą głównych, o nich będzie jeszcze mowa, to jest ważne. Zaprosili sobie naszej Ludzima, zaprosili Szałka, oni bardzo pomagali w aukcji. Też naprawdę stało od siebie nie. Podbijając dodatkowo jeszcze cenę. Główna atrakcja w aukcji charytatywnej. Jest to bitwa, jest to regularna, zgarantowana maraton, regularna wojna pomiędzy Niemcami a Szwajcarami. Kto wylicytuje walę maratonu? W 2013 już Paweł może bardziej było to wie. Była ten baner szedł za długo ponad 1000 euro. I to była jedna bitwa. I Niemcy Szwajcarzy sobie za punkt honoru stawiają. Ja nie wiem, czy to nie przekroczyło 2000. Zabrać go dzisiaj, możliwe właśnie, to było 100 w tym roku było małe, wszyscy rozmawiali na, że będzie bitwa. A jej nie było. Zaczęto na najszą od chyba tak 500 euro. Czy te 100 pierwszy, czy to 500 euro, ja mam 30. Zamówiło się wielkim jednym zawodem. Który na chwilę, ponieważ zrekompensowano na to później. Widzicie tę osobę, widzicie ten kapelusz? Widzicie, tak? Widzicie, tu jest ten kapelusz. Te dwa kapelusze znoszone wylicytowane przez kolesia przedranego za Jokera za 1500 euro. Tak, ma się wylicytuje. A od tak, jak się nie zebrano, bo gajemy... Ale mogę znaleźć 4 zł, tak? No 4,20, coś takiego? Tak. 1500 euro za dwa kapelusze. Nie, 4 zł. 6,7. Tak, za dwa kapelusze. To są dwa wylicytowane. Znaczy wiesz, porównujesz to z punktu widzenia swojego, nie daj mi to, że to nie było mało pieniędzy, prawda? Ale to no, nie było coś, tylko za 1500 euro. Znaczy no, pomyślmy, że miałby 1500 zł, no to... No tak, nie wiem, raczej jaka proszę. Często brał, w tym roku, jak próbował brać udział osoba z USA. Ty widzieli, bardzo pomagał w tym i Ryszard, jak się podziwił za ten biedny człowiek z USA, by dostał ten komiks za 60 euro. Ledwo, ale naprawdę raz wygrał. Ale tak to ceny absurdalne. Te dwa kapelusze poleciały do tego. Na aukcji charytatywnej wybrało z tego, co się notuje, 40 tysięcy euro, 40 tysięcy. Coś tam. Nie wiem, czy nie przeceniłeś, ale... Możliwe coś w tym zespole. No, gigantyczna kwota, tak? Tak mniej więcej to na zachodzie może wyglądać, tak? I aukcja to jest mnóstwo emocji, przekrzykiwania się, darcia się, zachęca na wszystkich. Prowadzący i aktorzy i wszyscy to jest tylko i widok. A widok też mówię, tak? Szczególnie przy co lepszych powiedzmy, że nie jest tylko kapelusza, to był szat. Lepo było tego, żeby tego trzeba zaraz słyszać, jak on te odbija te kwoty, bo się pani to zrobię, tak? Tak, to nie jest to jest to. Ale za jakie emocje, on może opiekać, bo są zgadzać. Tak, na samej na przykład tutaj opłaca się jednak, bo to jest naprawdę sieć. Sala teatralna mieści wszystkich, mieści spokojnie, bo chciałbym się wejdzie, jest jeszcze troszeczkę miejsca. Siedzisz, wie pan, że się dzieje, to jest karę pozwolenia. Siedzisz, no to jest ryj. Jest ryj, jest wrzawa, jest bar, jest naprawdę niesamowita atmosfera, tak? I tak przy okazji jak też i powiedzmy przy wywiadach z naturalną głosowymi, przy panelach, jeżeli to jest więcej osób zgromadzą, jest naprawdę mnóstwo żadnych krzyków.
jest niesamowita wizja. Ale niestety w końcu wszystko to dobre się kończy. I tutaj mamy zakończenie. To jest podsumowanie, jest cała ekipa. To jest cała ekipa, która odpowiada. I plus kółka. Nie pamiętam na razie wymowanie z tego, co ciekawe, co mi się bardzo spodobało, to są kolegarze. Tak, to wszystko są wolontariusze. Każdy z nich ma swój grafik i o tej godzinie ma być w tym miejscu. I koniec i to działa. Każdy ma swoją rolę. Swoją rolę, swoje miejsce. Co ciekawe, wiadomo, śmieszne, ale dlaczego postawili na bramce, czyli przy drzwiami. Ale on był wielki, jest. Tak, on był ogromny, taki typowy, stereotypowy, gruby. Taki naprawdę gruby tutaj. I jeżdżą sobie na taki motorkraft, a gruby naprawdę, tak? No, to jest ostatni punkt galakonu. Pożegnanie właśnie z chwilą pożegnowania. I zapowiedź na następnego roku. Jak mówię, to są organizatorzy, jest ich raptem 7. I organizują imprezę takiego rozwoju. Nie dzieje się. Tak. Tak, oni nie są powiedzmy, nie rzucają się na morze. Oni tak, się bo udaje się, że całą robotę wykonują te osoby. Oni na przykład z tego co nadało mi w kalszym hotelu też kalszym nie. Nie są powiedzmy, nie zbywamy gazy, nie ma też bardzo. Po całości każdy centrum jest to grudnie mocno jest zamykane, wiadomo, pomożemy do tego. I no to oczywiście na koniec drugiego dnia trzeciego naszego pobytu. Idziemy do balu. I znowu wiadomo, leki na kaca w planie i totalna po prostu jazda. No tak, niemiecka policja i służby ogólnie miejskie po tylu latach dokładnie wiedzą, że jest ta impreza. Są ci ludzie są tutaj, co to są za ludzie i policja niemiecka, ona wielokrotnie będzie podjeżdżać w okolicy tego bału, wielokrotnie. Podjeżdża pewną sprawę, czy coś tam, czy nie ma jakichś burt, czy nie ma jakichś zadymnych nic. Jest stopień pełna radocha, teraz szlaf z połową Europy. I policja za tyle zrozumiała, że dacie mądro po pierwszej nocy, na środku Wizmunga, dacie mądro Ameryka, wie. Nie ma żadnej muzyki, policja tam gdzieś tutaj sobie swoim zarobkiem, cisza, o tym dobrze. Nic mi się nie ma, tak? Jest też ogólnie atmosfera, są powiedzmy mieszkańcy. Są jak najbardziej częściowo powiedzmy zdziwieni, częściowo powiedzmy zaciekawieni, ale ogólnie są bardzo mili. Są bardzo mili, otwarci, mimo nawet jeżeli tam spodem, okej, w końcu jest trochę, jest spodem, mimo wszystko. Nie ma najmniejszego problemu, jestem. Co ciekawe, stanowa niedaleko forum był w trakcie trwania tego kontentu, był koncert samochodu. Mieliśmy naprawdę bardzo fajne spotkanie z kilkoma fiatami, bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni ludzie, tak, właśnie to bardzo, bardzo, bardzo fajni ludzie. Otwarci, śmieszni, ciśnięcie mleki z drugiego tygodnia z głowa na Karolinę. I z trzeciego, który próbował przełazić przez tory. Nie mógł się drapać z powrotem na peron. Ale w końcu mu się udało. Nie robi to bez mnie, nie patrzą się na rośnięcie z tymi uszakami. Ludzie, którzy tam chodzą, oni nie wiedzą, są obwieszeni, czym się da. Uszaki, nie uszaki, flagi, co tylko można. To ludzie, no to jest normalna rzecz. Nie patrzą się na kosmity jakiegoś. Jakiegoś tak, że nie wiem, czy to jest wczoraj. Ale tam nie masz, tam się rozumiesz, że idziesz sobie, tak? To także na te trzy dni, powiedzmy, do centrum miasta, do tego forum na przostach, bo to jest praktycznie opanowane przez co tu dużo. Wszędzie się, natykasz się wszędzie na kogoś z krzakiem, zawieszką, chociażby z identyfikatorem, z czymkolwiek, kosplayem, wszystko, tak? I nie ma najmniejszego problemu. Jest to te właśnie 1200 osób. Piękne. Jest to coś, czego no, niestety u nas się nie doświadczy. No, największy polski konwent, to jest konwent, miał ile zrobić? 400 parę osób? Chyba 400 osób. Porównajcie sobie teraz, czy to jest tak naprawdę wbrew pozorom schyłek.
1200 osób. To ciekawe, artykuły o balkonie są miejscowe, nie są drogowe jakaś. Są to pojawiać pozytywne. Choć sprowadza się trzy często do słuchów niemieckich i powiedzmy dalej, że było. Było tyle osób, kim jesteśmy, prawda? Ale jednak normalna masa o tym informuje. Nie jest to ostatnie słowo. Jest to spoczynek. To jest druga, trzecia mniej więcej. Można właśnie nawet po całego wejścia, tego jak się wyjeżdża, zajrzeć do wniosku, przejdźmy gazety, a już coś będziecie mieli właśnie mogli sobie poczytać, jak tam powiedzmy opisali to wszystko w tych gazetach, jak to wyglądało. No. A gdy już skończymy, można skorzystać z okazji i udać się do parku rozrywki, który leży w pobliżu. I ja, Gretkę, polecamy naprawdę odwiedzenie tego miejsca. Polecam. Zostawienie sobie tych 50 euro na bilet. 5 euro za parking, prawda, na co na cały dzień. Jest naprawdę moc atrakcji. Sam park jest pięknie zaprojektowany, nawet zwyczajny spacer po nim już jest czymś. Ponieważ tam są jakby miniaturki różnych krajów. Są stylizowane. Tak jest podzielone na sekcji. Każda dotyczy innego kraju. Każda to jest inny wysył architektoniczny, inne dekoracje, inaczej to wygląda. Jeździ kolejka, jeżeli się nie chce chodzić, może sobie do kolejka. To może jeździć. Taka fala, że jest najlepsza, taka na przykład szynie podwieszana, ale jednak wiadomo, największą taką są bardzo duże. No i roller coastery. Waba, powiedzmy tak, w tym czasie, kiedy dałem, kiedy jest sezon, to jest około godziny, to jeszcze kilka atrakcji niestety swoje trzeba odczekać. Ale warto. Warto się bez pozwoleń na roje wybrać się. Jest mnóstwo się wyszaleć. To jest na przykład ten bardzo sztandarowy, w zeszłym roku. Sztandarowy roller coaster. 72 metry wysokości, no po prostu 20-30 km na godzinę. I przeciążenia. Tak. Które powodują, że czujesz jak drętwieją ci dłonie i schodzisz i szumi ci w głowę. Na miękkich nogach. Oczywiście. Żałuję, że się wsiadło. No żałuję, ten żałuję. Ja nie żałowałem. Ale nawet drugi raz. Tak, ale niestety, ja drugi raz nie chcę podawać się. Niestety wiadomo. Bo zanim wszystkim przychodzi czas wracać do trudnego i choć powiem, to jest tego. Jest też tak, fizycznie będziecie wykończeni, psychicznie będziecie cudowni po prostu. Nie będzie was ani blisko, czy coś takiego, niesamowicie. Problem jest taki, że jednak fizycznie daje to osobie naprawdę zdać podróż do kraju. O ile powiedzmy, ja już sam pozwolę, tych dwóch kierowców wystarczy, spokojnie wystarczy. Jeśli zmienią się raz, może powiedzmy na chwilę, to mi pan przejechać za Niemcy. Tak. Ja przejechałem do granicy. Z Niemcami, ale to był jeszcze raz. Z powrotem było dużo więcej zmian. Jest to koszmar. Jest to koszmar, bo jesteście zmęczeni, jesteście wykończeni. A ten czar przecież jest biorący na powiedzenie. Tak? I oczywiście zachować ostrożność. Zachować ostrożność. Jednak niemieckie autobany są... Tak. A niestety jazda autostradą jest monotonna. Bardzo monotonna. No jednak mimo wszystko trzeba zadbać o... Trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Jest wszystko wykonalne. Jest. A tutaj zdjęcie już z kraju na stacji benzowej, kolega próbuje pani pokraść. No. Tak, i chciałeś aż mu się oczy świecą. Wąż tego. No już tam wąż podpięty był. Tak, poważnie jak ty. No tutaj widzicie poważne spojrzenie. Tak, to już będę się chcieli na to. No. Ja wrócę. Ci tam jeszcze to był pierdol. I takie powiedzmy porady. Jak najwięcej pieniędzy. Wojtak jedyny. Nieważne ile weźmiesz, to dobrze. Wrócisz goły. I wesoło. Co ty na rządzie? Tak jak masz mówię, lokalna policja jest bardzo porozumiała. Co nie znaczy, że jak nie zaczniecie odwalać dziwne rzeczy, to nie będzie interwencji. Prosta sprawa. Niemiecka policja, niemieckie rzeczy, no oni są zgodni z prawem, wszystko te, no oni będą wyglądać, żeby już się nie widziało. Nie było jakby takich potrzeby, ale
Lepiej zmuchać na zimne. Klimatyzacja nie działa, żeby dźwięku wyciec. Niekoniecznie. To nie o to chodziło. Po prostu nie działa. Nie działa. Ja 1200 osób w jednym budynku, mimo że to jest ogromny budynek, są te hale są bardzo duże. Robiło się do... A niestety tam pogoda w końcówce lipca z reguły jest gorąca, pogoda bardzo ciepła. Jak 2 lata pod rząd tam byłem, to za każdym razem było słonecznie i po 30 minut. Wiesz, ja w dziedzinie mówiliśmy. Fabie do wieku ostatni, 22? W dzień było to 30. To ma się otwieranie drzwi, po kolei drzwi, co tylko mogli to otwierać. Wiem, nic innego. Ta aparata myślę. Jeżeli będziecie na dworcu mówić z boku kupić wodę, co ciekawe, ten aparat stosowa jest większy. Stajecie ćwierć euro za ten za samą opłatę. Czyli tak do osoby wejście do sklepu, za miesiąc kupicie tą wodę za te 3 euro. Cena. Ja podaję za 50 centów. Nie wiem, czy to jakoś tutaj każdy ma się z tego co pamiętam, któraś woda kosztowała 19 euro centów po odliczeniu kaucji z ćwierć euro. No to może tam kupować. Czyli po prostu te ceny w niemieckich marketach wbrew pozorom są wyższe, kiedy nie są na sklepie, może nie ale nie jest to, że niby jest jakoś dużo, dużo drożej, bo wcale tak nie jest. Czasem jest drożej, ale nie jakoś strasznie. Na niektóre produkty też są też tańsze. My żywiliśmy się klimatem. Tak, muszę powiedzieć, że żywiliśmy się klimatem. To jest prawda. Dzień czasem, który się ciągnęło na 2 kronach tostowego chleba i mało pijął gdzie. Ja chciałbym dodać, że ja byłem w hotelu, w którym nie było śniadania i jeden dzień przeżyłem na tylko jednym kilkacie i w ogóle nie byłem głodny. Tak, tam się nie trzeba, bo tam się żyje. Tylko trzeba pić, tak? Kupić się chce. Tak, jest tak niesamowicie pozytywne. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Ameryka fakier. Dziękujemy. Tak, to jest zdjęcie ultra mega rzadkiego wąsza z uszami kota. Takie minimalne opinie, które są dyrektorem można, żeby tam pojechać. Absolutne minimum to jest około 1000 zł. Znaczy absolutnie minimum, że nie robisz tam zakupów powiedzmy. No tak, jest około 1300 zł. W tym będzie hotel, liczą powiedzmy 100 euro od osoby, da się znaleźć. Tak jak Paweł mówił, jeszcze zarobimy w styczniu, w lutym, jest hotel drinki. Ja myślę, że spokojnie idzie go. Tak, dalej spokojnie złapie. Wejściówka, podstawowa wejściówka to jest 69 euro. Jakoś tak, już koło 70 euro. Będziemy 70 euro wejściówka. Ale jest droższe niż było też, ale nie znaczy. W każdym razie, to jest mało. Plus paliwo nas, paliwo wniosło dla samochodu, około 250 zł za osobę, przy 5 osobach. No i samochodzie, do Europa. Tak. I samochodzie, który powiedzmy pali w miarę sensownie oszczędnie, bo również po 6-7 zł. No tak, nie wiem, 7 minut. I to jest absolutny minimum, żeby pojechać na powiedzmy ten... I można powiedzieć, jeśli ze ściany i... Tak, jeśli ze ściany, to nie ma sensu. Jeśli będą chce się więcej, no to... Górne granice nie ma. Chciałem zmienić życie. Piwo w Fabie i jedna na tym przypadku nie ma. Nie pamiętam, ale czy 6 albo 8 do takiego było za te chwilę? Nie wiem, czy za cyl nie ma się. Ja się nie mylę. Może piątka była za cyl. W sensie nie było jakoś szału, że na krupówkach byś tyle zapiło. Tak, no. Ile wy bierzecie na megafon? Powiem tak, ja poprzednim razem wziąłem 800 euro. Ja w tym roku mam przygotowane... Po odliczeniu hotelu, po odliczeniu tego właśnie... Przyszedłem wszystko, miałem 2-3 euro w kieszeni z powodu. Ja w tym roku mam przygotowane chyba 550 euro. Jestem proszę. Niech naprawdę to jest jakiś, nie wiem, w czarnych barwach to powiedzmy małować, bo warto tam będą choćby dlatego, żeby się spotkać następnym ludziom. Tam wystarczy, że przychodzi się samemu, usiądę na chwilę samemu, a ja muszę autografię samemu na chwilę. Pierwsza sprawa, która wyskoczyła, czyli ten Amerykanin za tą flagą. Najbardziej amerykański Amerykanin, jakiego widzieliśmy. Powiem sobie, że byśmy mówili. Slama USA, okulary USA, koszulka USA, szopy USA, skarpetki USA. USA. A był gruby? Nie. I coś okazał, tylko zobaczył, siedzę sam, wiadomo ten. I łączę na prostu. Za chwilę się podejdzie się pogada. Chodźmy powiedzieć hello, how are you? Where are you? Kilka słów wystarczy, nie
nie ma problemu. Podejdzie się, podejdzie, przejdzie. Wiadomo, się wejdzie. Gdzie się z nimi właśnie mordy, czy się z nimi na mieście obydla? Albo się jedzie i mają oddziały systemy. I oni się ten bardzo się wstydzą tego, tak. Można podeskać ze wszystkimi, tak? Nie ma to Francuzi, Węgrzy, Słowacy, Czesi. Ludzi jest. Są po prostu Europejczycy. W większości większości ale próbują się sobie z Iraku. Byli, to wydarzy się też Rosji. Były osoby z USA, tak, i każdy tak naprawdę tam chce coś porozmawiać, pogadać, też parę słów zapomnieć. Świetnie, naprawdę to jest właśnie główna rzecz, że jest naprawdę asystent. Tam się jedzie dla ludzi. I dlatego ja jadę tam już trzeci rok. A ja niestety nie daję rady. I bardzo tego powodu patrzę, że bo jest to naprawdę. No, nie chcę powiedzmy, by zabrzmieć jakoś powiedzmy źle, czy... Nie wiem, że też byłoby źle odebrane, ale to coś się pewnie wyjdzie. Nie doświadczycie się jeszcze takiego nas. Więc ja uważam, że przynajmniej raz powinniście się wybrać. Bo naprawdę warto jest po prostu i przeżycie. Nawet powiedzmy, nieważne jak dawno to było, bo... Nie trzeba tam jechać, nie trzeba tam jechać, żeby gdzieś przyjechać. Tak, to się rozpisało. Absolutnie nie trzeba nic tam mówić, żeby mieć wspomnienia. No. Minimum wystarczy, żeby po prostu, nie wiem, nie spać na dworze. Nie, ja nie polecam ogólnie spania na dworze, bo tam podobno policja. No, więc to nie jest. Wiadomo, możecie zrobić na opartego coś takiego, że przyjdziecie samochodem, pakujecie się przed samochodu, wyjeżdżacie poza miasto na posłu i ćwicie na postoju. Ale na pewno, o świecie. Jesteście jak kierowca tira. Jesteście jak kierowca tira. Dobrze, to wiadomo, to pewne rzeczy robi do tira. Właśnie zauważyć. I można kombinować, ale po co? Lepiej dopłacić i zrobić to jak było. Z tego co wiem, tutaj w mieście, po tym mieście, po tym darcie, mieliśmy tak. Dalej był, ale był dużo, dużo tańszy. Był bardzo tani, nie pamiętam już ile, ale on chyba miał... Ile wypłaciliście za całą? Wypłaciliśmy za euro za... 3 euro za 100 euro do 100. To ja chyba bodajcie zapłaciłem tylko 25 za wszystko. To był dwugwiazdkowy hotel, ale było tak, 15 minut do stacji kolejowej w Stuttgarcie. Trzeba było poczekać na pociąg taki, co jeździ pomiędzy tam Ludwigsburgiem i Stuttgartem, zapłacić za niego, to były trochę, to było 2 euro czy coś takiego, jeszcze ja nie wiem, zniżki były całe, zniżka tam była jakaś. No i jeszcze trzeba było 10 minut praktycznie ze stacji dojść na całą galaktą, nie? No i potem z powrotem. No i w niedzielę trzeba uważać, żeby... Porozumiałem przygodę, że 3 godziny siedziałem na stacji i wracałem pociągiem, na który nawet nie miałem biletu, tylko po to, żeby wrócić. W sumie stwierdzenie, bo można się przejechać, nie jest tutaj dobrym określeniem. No właśnie, on się właśnie nie przejechał. Usuwamy wszystko. Ale da się taniej odrobić. Tylko na przykład trzeba tam więcej pochodzić. No w tym roku jest niedaleko koncert sportowców. Miasto będzie opanowane przez fajne. No, nie od całych hotela, nie szaby się. Jeszcze roku byliśmy w jednym czasie, byliśmy my, tak mamy muzyki. Spotkaliśmy bandy hipisów i sabatyjarzy. I wszyscy zrobili. Nie można sobie z tym. Dobrze. To też ty chcielibyście może zrobić. Ja właściwie mogę powiedzieć, że spotkałem się z jednym takim kontentem w Polsce, tylko że jest oczywiście znacznie mniejszy, to nie jest kontent na całe miasto. Niemniej tam jest ile? 300-400 ludzi i płaci się te 800 zł, ale jest tak jest hotel, taki 4-5 gwiazdkowy, są tego typu jakby atrakcje, o których mówiliście, dużo hal. I przede wszystkim jest atmosfera z obcokrajowcami, gdzie 50% osób to są obcokrajowcy praktycznie i praktycznie tylko dlatego jeździ na tego, że... To nie jest wyskowe. No właśnie ja. Właśnie dlatego mówię, że też uciśnić, a też mówimy z wyskowe. Wydaje się, że to są duże koszty. Na 70 euro jest sama wieszówka, gdzie to nie jest należne, ale najdroższe wieszówki, te widzę. Wiadomo, dostaje się sporo leżek, w tej się przechodzi, jak na oficjalny raport.
bez kolejki to co tam za programu dla pisarza? To chyba 260 było? No coś w tym. Ale tam nie było jeszcze jakiegoś rodzaju? Nie, tam nie była jakaś zniżka na. Zniżka na hotel była, o. Zniżka była, że w ogóle też, ale zniżka była na ten hotel. No tak, ale no, coś tam dokładali, no, żeby coś zdobyć. Tak. Wydaje się naprawdę, że tam się dało wymienić się, bo będzie dużo ale jak mówiliśmy, da się też oszczędzić. Te pieniądze wiadomo, no idą też no, wiąże się z tym za jakoś. No, tu za autograf się zapłaci, za wieściówkę się zapłaci, ale powiedzmy autograf weźmiesz, wiadomo, ekipa oryginalna, ekipa językowa, reżyserzy. W tym roku na przykład z ciekawostek będzie tak, nie są komiksów. Z ciekawych rzeczy. Kto ma być? Dobra, to ma zabieramy. Ale masz komiksy. Bo jest coś od Mary. Ja bym jeszcze jedno pytanie, jeżeli ile w końcu na przyszły rok by się chciało zbierać, to ile wcześniej trzeba wszystko sobie rezerwować, żeby... Po prostu trzeba rezerwować tylko hotel. Bo bilety standardowe są praktycznie dostępne do samego tak. Można kupować... Cały czas nie kupił swojego. Można... Najważniejsze jest hotel. Aczkolwiek, jeśli nie było... Jeśli nie było chętnych